witam Państwa na targach Polagra Premiery 2020 w Poznaniu. Jesteśmy w tym momencie na stoisku firmy Pombrodnica należącej do Grupy Krukowiak. Tradycyjnie pokazujemy na tych targach nowości, które udało nam się w ostatnim okresie wypracować, wypromować oraz maszyny sprawdzone już na rynku krajowym, zagranicznym, te, które już rolnicy znają i testują, powiedzmy, użytkują na swoich polach. Chciałem Państwu powiedzieć kilka słów na temat maszyny, które tutaj prezentujemy, to znaczy naszego agregatu talerzowego mulczącego o nazwie Alfa Mulch. Maszynę tą oferujemy do sprzedaży dla dealerów krajowych, jak i zagranicznych od końcówki ubiegłego roku. Wykonujemy ją w 4 szerokościach roboczych. Na kraj oferujemy ją w szerokości 3 metry na sztywnej ramie i dalej mamy szerokości 4, 5 i 6 metrów i oczywiście to są wersje składane hydraulicznie. W tym momencie dodatkowo pracujemy jeszcze nad 5 szerokością, to znaczy szerokością 3,5 metry, ale ta szerokość będzie dostępna głównie na rynek francuski, dlatego że rolnicy z tego kraju preferują właśnie agregaty o tej szerokości. Jeżeli się oczywiście pojawi rolnik, który w naszym kraju będzie chciał taką maszynę użytkować, oczywiście będzie też miał ją dostępną do sprzedaży, aczkolwiek będzie musiał ją użytkować tylko w obrębie swojego gospodarstwa, to jak wiemy, w naszym kraju nie jest dozwolone poruszanie się maszynami, gdzie szerokość transportowa przekracza 3 metry. Model, który tutaj prezentujemy, jest akurat w szerokości 5 metrów. Jest to maszyna składana, jak powiedziałem wcześniej, hydraulicznie. Może być zawieszana na przednim, jak i na tylnym tuzie ciągnika współpracującego. Model, który tutaj Państwo widzicie, 5-metrowy, posiada masę 2 800 kg. Czyli jest to masa, która nam zapewnia bardzo dobry nacisk elementów roboczych, tutaj tnących, na glebę, na roślinność, którą akurat chcemy tą maszyną rozdrabniać i pozwala to na pocięcie nawet bardzo twardych elementów, czyli na przykład pozostałości po kukurydzy. Jeżeli mówimy o układzie zawieszenia, na tył ciągnika jest to układ drugi i trzeci, natomiast na przód ciągnika jest to kategoria druga układu zawieszenia. Maszyna to oczywiście może pracować solo, ale jeżeli rolnik dysponuje ciągnikiem dużej mocy, dużego uciągu i odpowiednim mocnym przednim tuzem, ta maszyna bardzo dobrze spisuje się przy współpracy w tak zwanym tandemie, gdzie mam ją zamontowaną na przednim tuzie, przykładowo szerokość 4 metrów, a z tyłu mam zamontowany agregat zębowy ciężki i mogę bez żadnego problemu wykonywać swoją jak gdyby pracę polową. O co chodzi? W normalnych warunkach ten agregat zębowy zapchałby się tymi resztkami. On by ciągnął te resztki po polu i tutaj następowałoby jak gdyby potrzeba przerwania pracy, żeby tę maszynę oczyścić. Jeżeli mam ten agregat zamontowany Alfa Mulch z przodu, ja jadę, już rozdrabniam te resztki, rozdrabniam resztki kukurydzy, poplony i wiem, że agregat, który mam zamontowany z tyłu, on mi się nie zapcha. Już po prostu za jednym przejazdem, oczywiście jak powiedziałem, pod warunkiem mocy ciągnika, udźwigu i tak dalej, mogę fajną pracę wykonywać i jak gdyby ograniczyć czas, paliwo i tutaj przede wszystkim pieniądze, które rolnik może zaoszczędzić. Mamy tutaj uniwersalny układ zawieszenia na przód i na tył ciągnika. Przy czym, jeżeli jeszcze mamy tą maszynę zawieszoną na przodzie traktora, mamy możliwość odblokowania mechanizmu, powiedzmy, zabezpieczającego na transport i ja mam układ zawieszenia skrętny. O co chodzi? Jak wiemy, niekiedy pola są takie, że rolnik musi pracować ze stawem po delikatnym łuku. I jeżeli to byłoby nas sztywno, to automatycznie byłyby bardzo duże przeciążenia na przedni tuz ciągnika współpracującego. Natomiast jeżeli mam funkcję pływającą, ja tak naprawdę prowadzę tą maszynę. Nie mam żadnych niepotrzebnych przeciążeń na układ zawieszenia i w ogóle żywotność samego ciągnika, tego przedniego tuzu jest o wiele większa. Nie ma niepotrzebnych oporów dodatkowych, co by na przykład pogarszało jakoś, powiedzmy, i pracę i samą ekonomikę pracy tą maszyną. Jakie mamy elementy robocze w tej maszynie? Przede wszystkim przedni wał nożowy, który tutaj jest widoczny, o średnicy 40 mm. I on jest odpowiedzialny za położenie przykładowo tej masy zielonej, jeżeli to jest na przykład jakiś poplon, jak gdyby złamanie go i wstępne podziabanie, rozdrobnienie, a całą pracę dopełnia nam
tylna sekcja talerzowa z talerzami falistymi. Tylna sekcja talerzowa składa się z talerzy falistych firmy Ofas o średnicy 410 mm. Talerze te są zamontowane na piastach bezobsługowych firmy SKF. Piasty bezobsługowe pozwalają nam na ograniczenie czasu związanego z obsługą codzienną w ogóle maszyny i jak gdyby jej użytkowaniem. Piasty te ograniczają czas potrzebny na przykład na jej przesmarowanie, na przygotowanie maszyny, gdyż jest to element, który po prostu nie wymaga obsługi codziennej. Oczywiście sekcja talerzowa, tutaj widoczna, ma możliwość regulacji głębokości pracy. Czyli rolnik pracując, czy operator pracując tą maszyną, może zdalnie z hydrauliki ciągnika jak gdyby wybierać, jaka głębokość penetracji gleby przez te talerze jest w danym momencie wymagana i odpowiednio ją korygować właśnie z hydrauliki ciągnika współpracującego. W standardzie jeszcze powiem, mamy obciążniki, łącznie to jest 420 kg obciążenia na taką maszynę i to dodatkowo jeszcze powoduje, że ten nacisk mamy lepszy na ziemię, na te elementy, które chcemy pociąć. Jaki pomysł, albo się jaka potrzeba przyczyniła się do powstania tej maszyny? Przede wszystkim to, że rolnicy coraz częściej idą w kierunku poplonów, międzyplonów. I tutaj w wielu wypadkach praca innymi maszynami, z uwagi na to, że to są często elementy, no, rośliny długie, byłaby niemożliwa. Jest bardzo duży problem z likwidacją, powiedzmy, czy uprawą pól, na przykład po zbiorze kukurydzy. I w tym wypadku, jeżeli wjeżdżamy, czy po kukurydzy, czy po poplonach tą maszyną, rośliny, które nam zostają na polu, tniemy, mieszamy z glebą i dalsza uprawa innymi agregatami jest o wiele łatwiejsza. To jest główne przeznaczenie. Po zainteresowaniu na tych targach, po w ogóle zainteresowaniu wśród klientów, widzimy, że ten produkt będzie się cieszył w tym roku bardzo dużym zainteresowaniem, bardzo dużą sprzedażą.